Siema, siema, siema ludziska, witam was w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj wam zaprezentuję mój nowy nabytek. Zaraz wam pokażę, jak to się wszystko prezentuje. Ale na samym początku chciałem was prosić o subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście nowi. Dajcie łapę w górę, komentarz, możecie udostępnić film. Oczywiście zapraszam na Facebooka, na Instagrama. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie filmu. Zaraz wam tutaj pokażę mój nowy sprzęt na sezon 2020 do upierdalania. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, wspomnę jeszcze, że jest testowany nowy sprzęt do nagrywania. Także dajcie znać jeszcze w komentarzach, jak to się wam podoba, jak to się wam widzi. Jest nowy sprzęt, troszkę lepszy niż poprzednio, dużo lepszy, mogę tak powiedzieć. Ale co? Zaraz wam zaprezentuję nowy sprzęt, jak się prezentuje, no i oczywiście opowiem wam, jakie będą z nim plany związane, co będzie robione, ile mnie to kosztowało i ogółem jak to wszystko wyglądało od zakupu do chwili dzisiejszej. Także przejdźmy do tematu. Także słuchajcie, oto nowa maszyna na sezon 2020. Jak widzicie, jest to Benzle Janke z silnikiem 72. Będziemy sobie nim jeździć w trasy takie dłuższe. Oczywiście nie żadne takie tutaj na miejscu wokół komina, ale coś takiego dłuższego. Takie dłuższe trasy będziemy sobie jeździć. Tutaj macie Yamahę. Yamaha się tak prezentuje. Jest troszkę brudna. Troszkę jest brudna. Ogółem jest nagrywane w 1080p, czyli Full HD w 25 fpsach. Było do wyboru jeszcze 50 fpsów, ale tutaj myślę, że nie ma potrzeby nagrywać w 50 klatkach, ponieważ 25 powinno spokojnie wystarczyć. A tak na serio, to nowa maszyna jest tutaj. Nowa maszyna wygląda w taki oto sposób. Już wam mówię, co to jest, ile to kosztowało. Dobra ludziska, mianowicie jest to, nie wiem jak to w ogóle nazwać, ale jest to taki chiński mały popierdalacz, który sobie nazwałem MRF. Krótko MRF sobie nazwałem. Nazwałem sobie go krótko MRF i ogółem ten sprzęcior jest głównie kupiony do upierdalania. Także nie będzie miał lekko. Oczywiście przejdę może do rzeczy po kolei, ile mi on kosztował, w jakim on jest stanie, co trzeba w nim zrobić. Mianowicie kosztował on całe 430 zł. 430. Całe 430 zł kosztowała ta maszyna. I jest to, nie wiem z czego to jest dokładnie rama, to jest jakiś lącin czy coś tego typu. Typowy lącin, jakiś nie wiem. 110 może, z silnikiem Lifana 125. Także tutaj jest duży plusik, ponieważ jeżeli byśmy chcieli sam silnik sprzedać, to jesteśmy praktycznie już dużo, dużo na plusie. Stan tego silnika jest taki w miarę że, ponieważ żeby go odpalić, pierw trzeba zakręcić korbę. Nie. Dlatego to jest do wymiany. Cały wałek kopnik jest do wymiany. Co się okaże, co jest w środku, w sensie zawory, pierścienie, skrzynia biegów, wał, sprzęgło, to się okaże jak rozbierzemy. Ale zanim rozbierzemy, no to jeszcze chwilę zejdzie, ponieważ teraz tutaj szukam silnika jakieś 50, 70, 2, 110. Ponieważ tego silnika 125 szkoda na katowanie, bo to jest za drogi silnik. Nie za drogi, bo te silniki ogółem są tanie, ale tego silnika szkoda w katowanie. Takie typowe katowanie, nie katowanie w błocie, gdzieś w lesie, nie wiadomo gdzie, tylko takie katowanie, co jeszcze nie było na tym kanale. Bo jak wiecie albo i nie wiecie, rok temu, półtora, albo nawet dwa lata temu pojawił się pomysł taki, że żeby testować silnik chiński
wytrzymałość chińskiego silnika. Będziemy robić testy typu, będziemy jeździć na oleju rzepakowym, będziemy zamiast benzyny wlewać ropę do zbiornika, do gaźnika, będziemy to jakoś, różne są pomysły, nie? Ale co jeszcze dokładnie, to wam nie zdradzę tak do końca, bo musimy po prostu na spokojnie pierw go zrobić do takiego stanu, żeby dało się z nim jechać, a później dopiero będziemy przeprowadzać testy, różne testy takie, wiecie. Ale na przykład możemy wlać do silnika ropę i jeździć na ropie i zobaczyć, ile kilometrów zrobi się na ropie. Możemy po prostu, nie wiem, mleko wlać do silnika, możemy wlać benzynę do silnika. Dużo jest rzeczy. A na końcu zrobimy jeszcze mamuta, czyli zblokujemy manetę i będzie boom silnika. Także no, dlatego chcę silnik kupić w miarę tanio, żeby go nie było szkoda. No. Co trzeba w nim zrobić? Trzeba w nim zrobić rzeczy takie jak klamkę sprzęgła, kupić taką w miarę normalną. Klamkę sprzęgła, linkę od sprzęgła. Ogólnie tu są takie luzy, nie? To się wszystko rusza, o. Tu na tym są luzy. Tu są luzy. Wszędzie są luzy. Na całym przodzie są luzy ogółem. Ten przewód hamulcowy też jest w miarę taki chujowy, mogę tak powiedzieć. Cały przód trzeba rozebrać, skręcić do kupy. Przedni hamulec jest kompletny, ale przedni hamulec nie jest podpowietrzony, jest zapowietrzony. Linka tutaj nie wiem co to jest, ale gaz w miarę chodzi, więc to chyba zostanie. Tutaj nie ma prawego plastiku zadupka. Nie ma tak samo tłumika. Tak samo mówię tutaj, mówiłem o tym kopniaczku. Te całe stopki trzeba będzie w miarę jakoś, jakby to powiedzieć, wyprostować, tak żeby nie było takich luzów. Hamulca tylniego całkiem nie ma, ani pompy, ani zacisku. Jeżeli znajdę w domu, to zrobimy hamulec. Jeżeli nie znajdę w domu, no to nie zrobimy hamulca, chyba że znajdę w częściowo jakoś tam, nie wiem, zacisk i pompę, to się zrobi, bo coś pamiętam, że miałem takiego. A najwyżej już dźwignię, no to się dorobi. Tak, żeby to w miarę wyszło tanio i fajnie budżetowo. Ten silnik wyciągniemy, rozłożymy, zrobimy go w pełni sprawnym silnikiem. Po prostu wymienimy w nim takie części, żeby to wszystko nadawało się do jazdy. Tutaj nie ma filtra powietrza. Ogółem hitem to jest to coś. Widzicie to? To jest puszka taka, jaka jest przypadkowo. O, przypomina wam to coś? To? A to? No identiko. Więc tutaj rozbierzemy to wszystko, wyciągniemy silnik, rozbierzemy to wszystko do gołej ramy, wyczyścimy, wymalujemy, złożymy, skręcimy tak jak być powinno, hamulce zrobimy, przód oczywiście, tył zobaczymy. Po prostu z tego zrobimy taki mały, tani, chiński, popierdalaczowy projekcik. Hitem jest tak samo to. Patrzcie, jak se fajnie lata, patrzcie tutaj. Widać, nie widać, światło nie działa. Czy światło w tym? Jest ogółem ciemno, bo nie miałem wcześniej czasu nagrywać. Także no średnio. No co? Koło się kręcić, kręć. Ale jest średnio to tak. Powiem tak, no będzie tutaj troszkę zabawy. Ale mam nadzieję, że w miarę będzie gites. I że ogarniemy ten temat w miarę fajnie. Powiem tak, dużo rzeczy mam w domu. Bo na przykład wczoraj już sobie znalazłem tłumiczek z MRF-a, nie? Tłumiczek z MRF-a sobie znalazłem i po prostu tłumiczek z MRF-a tutaj jakoś go w to miejsce gdzieś tam wciśniemy. Tu prawdopodobnie było jakieś mocowanie, bo jest blaszka urwana, więc tutaj go zamocujemy, dorobimy redukcję do tłumika, przedłużymy do tej rury, znajdziemy jakąś rurę, przedłużymy to, pospawamy. Dokupimy tutaj plastik boczny, wiadomo, jakieś tam naklejki. No, zrobimy estetycznie tak, żeby to fajnie w miarę wyglądało. Co? Obowiązkowo oczywiście, no to zostawcie subskrypcję na kanale i dzwoneczek, ponieważ jeżeli się będą pojawiały filmy z tego oto sprzętu, to
to te filmy was nie uminą, nie? A wiadomo, że jak będziecie oglądać, to oczywiście z czasem tutaj wszystko, jakby to powiedzieć, z czasem wszystko będzie nabierać wyglądu i ładnie się to będzie prezentować, ładnie to będzie wyglądać, będzie to zrobione tak, jak ma być. No wiadomo, no ja będę wam robił filmy, na przykład sekcja zwłok silnika. Później powiem tak, kupiłem nowy silnik do Loncina MRF-a. Tamten silnik też zrobimy, też nagramy taki filmik, dlatego tutaj bądźcie na bieżąco, bo no bo te filmy będą się pojawiały jakieś z tym sprzętem, nie? I tak, jeżeli ktoś chce kupić sobie taką koszulkę lub inną, o taką lub taką KTM Racing, to wbijać do sklepu, link macie w opisie, jest dużo, dużo innych wzorów. Są koszulki, są bluzy, są koszulki, bluzy, coś tam jeszcze jest, gadżety jakieś, kubeczki, dlatego jest dużo do wyboru, może coś się ten dla was znajdzie, dlatego zapraszam do sklepu, no i oczywiście mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony. Nie przedłużając tego filmu, ja będę kończył pierwszy film z nowego sprzęta nagrany, także myślę, że całkiem inaczej wam się to będzie podobać. W sumie jakość filmu może być inna trochę, bo autofokus tutaj sam sobie robi ostrość i tak samo tak samo aparat ma zooma, którym sobie można przybliżać, oddalać i takie różne rzeczy. Także git oczywiście na manualu tutaj jadę, nie na automacie, bo na automacie to by było trochę za ciemno, nie? A na manualu da się podświetlenie ustawić, naświetlanie i dużo innych funkcji, także dużo lepiej widać. Ja nie przedłużam, mam nadzieję, że się wam filmik podobał. Jeżeli tak, to zostawcie obowiązkowo łapę w górę, subskrypcję na kanale. I tak jak mówiłem, zapraszam na Facebooka, Instagrama, na sklep. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie. A ja nie przedłużam, oczekujcie nowych filmów z tego oto sprzętu. I z tego sprzętu, z tego nie będzie, ale z tego będzie. I jeszcze będą filmy z tego sprzętu. Dlatego bądźcie na bieżąco, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć!